Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. I dzisiaj gramy w Children of Morta. Niestety wyjątkowo jestem samemu, gdyż nie udało się zgadać z siostrą, więc... No może nie być tak ciekawie czy tak dobrze jak ostatnio, ale mniej nadzieję, że będzie lepiej. No nie ukrywam, dla mnie to dużo lepiej, bo teraz przynajmniej mogę w tym odcinku porządniej przykoksić, pozbierać złoto, ulepszyć to co chcę, bez mordzenia siostry. Wiecie, nad uchem, nie kupuj tego, bo tego już za dużo, kup życie, kup prędkość, kup to, kup tamto, wiecie, całkowita swoboda. A zanim to, to właśnie mamy dwa, w sumie dialogi czy scenki po prostu, do odbędzenia. No. Także pierwsza scenka odgrana, druga teraz z moją swoją ulubioną postacią w samym domu. Giving life to objects she witnessed in the clouds, drowning herself in her own world, a place empty of life's trials and tribulations, and away from Grandma Margaret, who was always insisting that she continue to practice her other specialty. Po prostu widzicie, ona jest takim radosnym dzieciakiem, takim, który nawet w najgorszej chwili po prostu potrafi uciec się do zabawy i w ogóle, ale mniejsza z tym, dobra. Idziemy do jedwabnych pieczar, niestety. I cóż... Jako, że... Po prostu... Gram samemu, a postacie jeszcze nie są rozwinięte i... Nigdy nie umiałem grać Lindą, powiem wam szczerze. Bierzemy Jochna. Lecimy, tym razem gram oczywiście na klawiaturze i myszy. Jak zapewne widać potem, że kursor wszędzie lata. No. I... A, kursor dalej tu jest widoczny. Super. To dajcie chwilkę, już wyłączam kursor. Powinno być lepiej. O, od razu lepiej. U mnie na ekranie dalej jestem, powiem szczerze, mnie to nie przeszkadza, tylko teraz tak, jak się grało. A, lewy shift to tarcza. Lewy przycisk oczywiście to, prawy to. A, spacja to są uniki, dobra. Jakoś dam radę. Dobra, tap to są informacje, inne takie rzeczy i w ogóle, dobra. Damy radę. Muszę dać radę. Swoją drogą tak, tylko napomnę. To jest chyba pierwszy raz, kiedy gram w Children of Morta samemu. Jeśli nie chodzi, żeby z siostry czy coś, tylko... W ogóle bez towarzysza. Więc nie wiem, jak gra będzie wyglądała, jak ona się skaluje tak naprawdę do grania samemu czy cokolwiek. Więc no, może nie będę więcej gadał, tylko miejmy nadzieję, że no, jakkolwiek sobie poradzę. Przy okazji klawiaturą też gram pierwszy raz już od dawna, bo oryginalnie kiedyś tam dawno, dawno temu grałem klawiaturą, potem musiałem się przyuczyć na pada i tyle. Oczywiście musiałem dać się trafić dwa razy. To jest błąd, który później w poziomach może kosztować mnie życie. Oczywiście. Mnie tak trochę dziwnie się patrzy, gra w ogóle, kiedy kamera naprawdę jest scentrowana na postaci, a nie jest podzielona między dwóch. Ale mówię, to są po prostu moje dziwne przyzwyczajenia z grania w koopie, dobra? Nie mam klejnotu, więc nie mogę tego otworzyć. Spokojnie, dam radę. Ciak, o! Przeciwniki! Jej! Dobra. Damy radę. Damy radę nie otrzymać obrażeń. Okej. Okay. Nie jest tak może źle, jak myślałem, że będzie. Dużo tego. Chociaż może tak szczerze nie jest jakoś strasznie dużo, tylko tyle co zazwyczaj. Naprawdę trudno mi to ocenić, wiecie, no. Mając dwie postacie, to jednak wszystko wydaje się takie jakieś... Może nie tyle co łatwiejsze, co... No mniej liczebne, jeśli chodzi o wrogów. Okej, okay, co to? O, dobra, zdobywanie expa. Co wezmę, jak tylko znajdę więcej wrogów. Ale zanim właśnie to muszę nagromadzić ich jak najwięcej, wiecie, no. Nie chcę przegapić okazji zdobywania dużej dawki expa. Może okej, trochę tego jest. Powinno wystarczyć. A zdecydowanie pomóc na pewno właśnie z rozwijaniem Jochna. Prawda, jak on będzie powyżej... Po prostu
innych, to trzeba będzie jeszcze, wiecie, resztę postaci też po prostu rozwijać, żeby nie było potem, że Jochen, jak zwykle na niego mówić, chociaż wiem, że to jest John i w ogóle. Algorytm, więc będzie po prostu dużo mocniejszy niż ktokolwiek. Dlatego też, jak będzie już tylko pokazywała się kolejna postać, to nie ma przebacz, odstawiam Johna na jakiś czas, skupiłem się na graniu tym czymś. Tym kimś. Wiecie, nawet w celu tylko tego, żeby mieć bardziej zbalansowaną drużynę. Ale no. To będzie, co zapewne większość z was się spodziewa. Jako, że już była scenka w sumie prowadząca Kevina. Ale kiedy to będzie, to powiem szczerze, nie wiem. Prawdopodobnie się za szybko nie dowiem. Jak zapewne część z was może wiedzieć po osobistym ogrywaniu Children of Morta, wydarzenia tutaj są w dużej mierze losowe, więc jeśli będę miał farta, to może się nawet chyba okazać, że już lada będę miał mojego nowego postacia. Może się okazać, że niestety gra nie będzie po mojej stronie i tyle. Znacznie zwiększa szczęście, nawet nie wiem, o co chodzi. Ale mamy skill pointa. I teraz mogę wziąć albo szał pod kontrolem, albo zwiększyć pancerz. No, zwiększę pancerz póki co. 7% otrzymywanych obrażeń mniej. Moim zdaniem bardzo cenne. Nawet jeśli w sumie jest to tylko 7%, ale dobra. A tu mamy co? Super. Od czasu do czasu przywraca część zdrowia. Wiecie co, powiem wam szczerze. Trafiłem bardzo, tylko bardzo dobrze jak dla mnie. Pomijając kwestię tego, że no, ono rzadko kiedy się aktywuje, no co? Już będę grał tak ostrożnie, jak kiedyś miałem to w zwyczaju, podkreślam kiedyś, nie teraz. To jest szansa, że może nawet zobaczycie dzisiaj, jak miażdżę bossa. Dzięki temu, że posiadam no tą właśnie kuleczkę, która miejmy nadzieję w krytycznych momentach będzie przywracać życie. Dobra. Mapa? Coś jeszcze mam do zwiedzenia? Nie. O dziwo, bardzo mało się to wygenerowało. Okej, bierzemy zwiększacza szczęścia i lecimy przed siebie. Oczywiście z nadzieją na to, że trafimy na wystarczająco rozległe, a jednocześnie nietrudne podziemia, żeby móc już dzisiaj być gotowym do starcia z bossem, przejść go. I tyle. Albo ewentualnie, żeby zrobić po prostu pierdylion monet, więc ulepszyć wszystko, co tylko się da ulepszać na obecny moment. Dobra, dostałem trochę obrażeń. Ale z tego co widzę, nie jest to wcale tak dużo znowu, więc jeszcze jest nadzieja. No co nadal mnie, to może się okazać, że nas uzdrowi mi kolega i wtedy będzie dobrze. Okej, dawaj ta. Dawaj ta kasę. Dawaj ta. Co drogą, da się to gdzieś sprawdzić? 410. No nie szczególnie, to jest spora suma. Też wiem, że jak na ten etap rozgrywki to jest super nawet. Ale no. Dużo lepszych za to ja nie wykupię. Ale spokojnie. Dobra, już trochę zaplątuję. No właśnie, spokojnie, mimo tego, że dużo za to lepszy nie będzie, co? Będę zbierał i zbierał i zbierał, aż w końcu nagromadzę tyle, że będę mógł wykupić wszystko, co zechcę. Jeśli tu jest przejście dalej, co? 10 gdzie musi być ślepy zaułek czy coś. Uzdrowił mnie przed chwilą, przynajmniej mi się tak wydaje. Oczywiście, mimo wszystko moja głupota wzięła górę i no, prawie doprowadziło do mojej śmierci. Ale no, gra jest o tyle łaskawa, że się sypie tymi butelkami zdrowia tak po prostu. I okej, skoro tam jest wyżej jeszcze to... O, przy okazji kasę za kim zostawiłem. No, tylko 8. Wyjaśnij mi prędkość chodzenia. I zobaczmy, co my tu mamy w innych miejscach. O, babcia. Dobrze. Jeśli się nie mylę, to chyba jakaś kolejna funkcja ulepszeń. I nagle zwróciła na mnie uwagę. Mogę z nim pogadać. Okej,
Myślałem, że to będzie jeden z tych takich momentów, w którym dostanę coś większego od niej, ale nie. Niestety. Tak czy siak dobrze, że przynajmniej ten encounter, że tak powiem, trochę z Englisha, po prostu jest już odbyty. Oczywiście każde wydarzenie, które jest za nami, zwiększa szansę na to, że trafimy na lepsze wydarzenia. Bardziej pożyteczne i ogólnie takie przydatniejsze. Oj, dużo tego, dużo. Jak na mój gust nawet trochę za dużo. Ale spokojnie, muszę jakoś dać radę, dam radę, muszę. Dobra. Nie jest dobrze, ale widzę dwie punkty zdrowia, więc jeszcze zwierzaczek, w sumie towarzysz bardziej niż zwierzaczek, powinienem mówić, ale ogólnie coś, co mamy ze sobą, też mnie trochę podleczyło, więc nie jest tak źle. I złoty, czyli albo jakieś wydarzenie, albo jakiś przedmiot. Patrzcie, niewielka szansa na odzyskanie zdrowia podczas ataku. No. Po prostu gierka mnie teraz rozpieszcza pod tym względem. Po prostu, no, naprawdę nic innego nie jestem w stanie powiedzieć o tym wszystkim. O. Tutaj gdybym przeprowadzał wrogów, to prawdopodobnie bym mógł zdobyć coś jeszcze, ale niestety przepadło. Tak więc idziemy, w takim stanie, w jakim jesteśmy obecnie. Okej, okay, zdążyłem uniknąć, nie jestem aż takim idiotem, jak myślałem. Tam już takim nieogarem bardziej niż idiotem, ale dobra. Jeszcze jest mapa. I niestety, tylko tamta trasa. O, a to proszę. Znowu w jakiś magiczny sposób dostałem uzdrowienie. E, dobra. Jeszcze kolejna rzecz, która tym razem zwiększa obrażenie. Nie, super. No super. Szczerze nie wiem, czy to jest tak, że jakoś grając samemu wszystko jest tak samo jak było, tylko że właśnie zwiększa szanse na jakieś pozytywne elementy. Czy co? I dobra, mamy kolejną scenkę. To jest jedna z tych takich ciekawszych i przydatniejszych prawdopodobnie. Love. Truly a divine emotion. Especially during dark days. Love had motivated this mother to lay down her life for her cub. I mamy wydarzenie. Które już się zakończyło. Nie, naprawdę nie wiem, jakim cudem tak dobrze mi idzie. Love compelled the young one to try and rouse her from eternal slumber. And it would be love welcoming the new orphan among the Bergsons. Mamy teraz wilczątko. Prawda, z nim będzie większy wątek później może. A przynajmniej tak mi się wydaje się. To już podczas moich przygód za dużo to z nim do czynienia nie miałem. Wiem tylko, że jeszcze tam parę będzie, można powiedzieć, zadań odnośnie niego. Chociaż zadań to może trochę za dużo powiedziane, raczej... Raczej takich po prostu elementów, że jeśli napotkamy coś, to coś... Tyle. Dobra. Przejście dalej. No proszę. Welcome, friend. Shopkeep greeted. Don't mind the occasional blood stain on the merchandise. Mamy sklepiki. Powiem szczerze, trochę się zmienił, od kiedy ostatnio tutaj zaglądałem. Jak ja grałem jeszcze dawniej, co? Nie był tutaj wszędzie tych ludzi, ale dobra. Towarzysz, który ogłusza wrogów za dwa kryształy, trzy kryształy, ma tylko jeden. Przywołuje dwie losowe runy. Okej, nie wiem do końca, jak to działa, ale za dwa i coś takiego. Leczenie. Zatrzymamy jeszcze stwórz obszaru, na którym wrogowie są spowolnieni i otrzymujemy obrażenia. Każde 25 zabójstw zapewnia klejnot, to byłoby super. Nie dość, że nie jest to już zbytnio potrzebne, co jeszcze? No nie stać mi na to, więc tak. Zwiedzamy do końca.
Po czym... Już skończymy właśnie zwiedzać i mam nadzieję, że pokonam tego bossa. Jeśli nie mylę, co to będzie, to może być delikatnie mówiąc wyzwanie. Ale ja się wyzwań nie boję. I wierzę w to, że właśnie się uda. Muszę pamiętać, że mam jeszcze jedną miksturkę. Więc niewielkie błędy mi gra wybaczy. Jeszcze jedną miksturę mogę u handlarza kupić bezpośrednio. Jako, że klejnot i tak już nie będzie prawdopodobnie zbytnio potrzebny. Dobra. Dobra. Straciłem trochę życia, owszem, ale nadal to są tylko 4 punkty. Dzięki tym wszystkim efektom, które posiadam. Zdecydowanie te moje efekty leczące nie kompensują te wszystkie problemy, które sam mogę na siebie narzucać. Jakiś skarb i w środku nic. Oczywiście. Bo jakby inaczej, nie mogłem trafić na coś sensownego w momencie, w którym... No jestem już dosłownie chwilę przed starciem z bossem. Nie mogłem dostać niczego, co się przyda. Dobra. Niestety tutaj życia już potraciłem sporo. Przez własne głupoty ponownie. Ale no... Może jeszcze te butelki życia, które posiadam, wystarczą na cokolwiek. Niestety wygląda na to, że prawdopodobnie będę musiał zakupić, jeśli chcę z pełnym życiem iść, chociaż... 4 punkty. Dobra, zaryzykuję. Zaryzykuję to wszystko, co mam. Okej. Powiem szczerze, że chyba nie myliłem się co do bossa. Dobrze go pamiętam. A przynajmniej wszystko na to wskazuje. Oczywiście nie jest to boss całej gry, tylko po prostu tego segmentu tej krainy i w ogóle, ale... Dobra. All 8 eyes studied the one so willing to walk into their own tomb. No. No to mam bossa. Jeśli nie mylę, tutaj starcie jest o tyle ciekawe, że właśnie ona wzywa czasami inne pajączki. Czasem, jak ja zwykłem nazwać te wielkie pajączki, to są pajęcze matki w moim języku i tyle. Ta ma też do bezpiecznych poczwar nie należy. Ale moje moce wszechleczenia mogą mnie tutaj uratować mocno. Dobra. No dawaj. Spadaj. Dobra. Dobra, znowu pojęcie matki. Oczywiście w pierwszej kolejności trzeba je wyeliminować, zanim one wyeliminują mnie. Na szczęście czasami wpadają mi butelki, jak widać. No, ktoś mi mówi, że właśnie zaraz odniosę zwycięstwo. Wszystko jest takie proste, jak na razie. Znaczy to może być, jak mówiłem, kwestia tego, że mam to wszechleczenie, jak też to nazwałem. No wiecie, leczenie i za atakowanie, i za jakiś czas po prostu, okej. Dobra, idealna sytuacja. Wszystkie z tych dużych pająków zostały pokonane. Teraz została tylko ona znowu. Oczywiście chwilowo, zaraz pewnie znajdzie moment, w którym pająki powrócą. O, w ogóle miałem jakiś napis unik, tak jakbym uniknął obrażeń. W zasadzie jesteś w obszarze, ale nie dostaniesz obrażeń, bo jakiś tam procent na unik ci wlazł. Dobra. Slowly beckon to bestow its peace. Zresztą przedmiot manuskrypt coś tam niedawno nie zwrócił uwagi. Ale patrzcie. Wow, mnie się naprawdę to udało się. Could go no further. The path blocked. The life crystal, as if filled to the brim with life, started to pulse. A way had opened. A step closer to the spirit at the heart of the caves. But before taking that step, caution dictated a return to home to inform the family of the newfound passage. No, więc udało się. 16 minut. No nieźle. Manuskrypt precyzji, nie pamiętam co to daje, wiem tylko, że to jest jakieś ulepszenie. Mam wilczątko, 3 klejnoty. Nieźle. Trochę uleczenia, trochę pieniędzy i w ogóle. No, jest dobrze. Inaczej mówiąc. Nie pamiętam, co to za scenka, ale widać, że to jakaś ważniejsza. Ben thought that maybe he should have hidden the daggers better. A okej, czyli Kevin. Margaret.
spirit in her wisdom knew that nothing would have remained hidden from Kevin forever. Now she only encouraged her son and his daughter to hurry and find him. Mhm. Jestem pewien, że jakby fragmentu nie brakowało, ale tak czy jak jest historia Kevina. A to jest chyba związane z tym, że przeszliśmy pierwszą krainę, czy kontynuacja tego? A, kontynuacja, dobra. Kevin returned from his saga with barely a scratch. Yet he found no appreciation from his family, especially his father. Despite having Linda on his side, his father was still mad at him for endangering himself and worrying them all, including his pregnant mother. His favorite line, asking how he could be so inconsiderate. He wondered whether Uncle Ben would understand his bravery and initiative better. With his heroic act unrecognized, the young boy waited, frustrated, expecting more punishment. Czyli to już ten moment. What Kevin had not expected was his parents' reaction. Heartened by his courage, his father was going to teach him the ways of battle. And his mother was far from the frail and always worried housewife she had seemed. A Bergson through and through, she gave him her blessing and asked only that he temper his courage with caution. Dobra, czyli mamy Kevina właśnie. Nie spodziewałem się tego, ale dobra. Fajnie. Czy mnie dosyć, że mam postać swoją nową? Jeszcze udało się ukończyć pierwszy etap. Wow. Perhaps Uncle Ben was the happiest of them all. Not only had his nephew held his own in combat, but had done so with the weapons he had made for him. Kevin only wished his older brother Mark was there to witness his rise to the family calling. No. Prawda, dalej daleko jeszcze do postaci, którymi najczęściej gram. Ale fajnie, przynajmniej mamy Kevina już. I kolejna scenka? Oczywiście, że kolejna, bo jakby inaczej. Defeated, the Spider King had been removed from the path leading to the halls of Anaya Dyer. Although the pestering of greedy goblins might still prove dangerous along the way. Uncle Ben was pointing out possible routes forward, speaking of the troubles pilgrims had run into in the Lost Trenches. Dobra, fajnie, coś jeszcze, czy to już wszystko? Chyba wszystko, tak, wszystko. A nie, jednak, no proszę cię, gro. Although in the safety of the Bergson's house, the young cub was not yet free from the danger. Exhaustion racked the animal's body, its chest heaving for even the smallest of breaths. The family believed several plants found deep in the nearby caves, combined together, could serve to remedy the situation. Dobra, czyli mamy to mini zadanko. I no, nareszcie wszystko zrobione. A, jeszcze jakieś kolejne sceny, tak, bo jakby było tego mało. The past holds both joy and bitterness of time. Sheila could help them, as John said, but Ben could not bring himself to overlook the sting of their past relationship. No, szczęście to było krótkie. Tak więc zobaczmy w ogóle, czy mamy coś nowego odblokowanego. Księdze nic, jedne co to zwiększenie przesuwania obelisków, ale mnie to nie interesuje, a tu mamy precyzję. Czyli szanse na krytykę, dobra. Wiecie co? Jestem nawet skłonny zwiększyć to. Raz, no i może jeszcze trochę podbić żywotność. W sumie czemu nie? Dobra. A chwila, mam jeszcze coś kolejnego? Jedna moneta, serio. Ja będę jeszcze raz żywotność. I przy okazji pod to mam chyba podsumowanie. Okej. Okay. Dobra. No to lecimy z drugą krainą. Tym razem jako Kevin, co może być problematyczne, ale dam radę.
with a path to the halls of Anaya Dyer. Dobra. Zagubione okopy. I jak mówiłem, bierzemy Kevina. Postać, która gra całkowicie przeciwnie do Johna. Szybkimi atakami, częstymi unikami, a nie na tarczy im stankować. Może bym się Kevinowi do stylu, który ja preferuję, ale no niestety. Nie umiem nim grać, ale tu przy okazji właśnie jest opis. Kevin jest szybki, trudno go dostrzec. Z każdym trafieniem pogłębia się jego furia. Im wyższa jest jej wartość, tym szybsze stają się jego ataki. No. Na początku, jak widzicie, takie tempo. I jako, że zaczynamy grę dopiero, co? No, to jest wszystko, co można robić. Jedne co fajnego to to, że mamy trzy uniki. Zobaczymy zaraz, jak mi pójdzie. Mówię szczerze, po prostu nie umiem w Kevin. Ojej, uśku, nie. Coś mówi, że zaraz mi tu czeka śmierć. Właśnie dużo tego się trafiło, jak na pierwszy pokój. Wow. Może powinienem poczekać i powalczyć nim najpierw trochę i poekspić na pierwszej krainie? Tak, prawdopodobnie tak. No cóż. Mamy 31 życia, nawet jednego poziomu nie zdobyliśmy. No nie, nie zepsułem mocno. Dobra. Chociaż jeszcze nie wszystko stracone, może... Może teraz będzie lepiej. Dobra. Kurwa się naładowała, jak widzicie. Jak ona się naładuje, to już mamy większy spokój z wrogami. Jak się rozładuje, to już trochę gorzej, ale spokojnie, można ją łatwo naładować. Tylko no, i tak muszę być dużo ostrożniejszy grając z Kevinem niż Johnem. Dobra, mamy przy okazji kryształ i tak, umiejętności. Wachlarz ostrzy, czyli inaczej mówiąc, we wszystkie strony rzucamy nożyki. A tutaj, do ataki kumulują się wywołując furię, dobra. Czyli furia więcej będzie trwała, albo dopiero to zacznie działać. Muszę jednak wziąć rzut ostrzy. Zaraz zrozumiecie dlaczego, może nawet. No, albo krótko mówiąc, najłatwiej w świecie. Jest mocny, często się odnawia i we wszystkie strony, co my tu mamy. Natychmiastowe uzdrowienie, no nawet nie będę z tym czekał. Dobra, chodźcie, przeciwniki. Dobra. Dobra, jakoś się udało na szczęście, tutaj co mamy. Dobra. Jedynka. Okej. But if alarms were to ring, they had to begin anew. Dobra, czyli nie zwróciłem do końca uwagi, gdzie jest dwójka. Ale już wiemy, gdzie jest jedynka. Dobra, jedynka jest tutaj, dwójka tutaj? Nie, czyli dwójka tam. Pewnie będę robił ten sam błąd jeszcze wiele razy, ale no. Dobra, jeden. Dwa. I teraz trzy, cztery. Właśnie tak najłatwiej wytłumaczyć, ale... Nie wiem do końca jak. Wiecie, no nie do końca rozumiem jak, ale tak zawsze tłumaczyłem, że to jest 1, to jest 2, to jest 3, to jest 4. Dobra, trochę kaski. Ile jej mamy? 452. Dobra, jest nieźle. Mimo tego, że Kevin jest na skraju... A nie, nie jest na skraju śmierci. Wow. Dobra. Dzisiaj mamy jakiegoś wyjątkowego farta. Mojego wszechobecnego Miogaru. Dobra. Pokój. No i dostałem. Na całe szczęście nawet gdzieś dostałem. Co, no. Udało się przezwyciężyć przynajmniej to spotkanie kolejny raz. Ja jestem dumny ze swoich wyników, tak czy siak. Szczerze nie wiem, które to jest podejście po tym, jak... No. Posiadam już na gogu, czyli Morta, czyli ogólnie od kiedy wróciłem do nagrań, bo taka ciekawostka, nie gram ani trochę samemu. Wszystkie... Teraz się w morta rozgrywki prowadzę tylko na nagraniach. Okej, okay, dobra. Kolejny poziom. Przy okazji jeszcze tutaj runa zaraz będzie gotowa. Muszę tylko więcej wrogów nagromadzić. I jako, że poziom, to muszę wziąć to. Bo nic innego nie mogę. Później oczywiście będą już lepsze elementy, ale tak. Okej, okay, co my tu mamy? O, złoto. Dużo złota. Dobrze, dobrze. Chodźcie wrogi. Chodźcie, chodźcie. Kici, kici wrogi. Taś, taś. Taś, taś. Taś, taś.
Dobra. Bij, zabij, bij, zabij. Za mało. Zdecydowanie za mało. Dobra, dwa nietoperze. Mam nadzieję, że to wystarczy. No chodź, 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 kielet, chodź nietoperz. Chodźcie, no. No chodźcie, tak, tak, dobrze, dobrze. Już to trzeba chyba szybko, więc... Nie, z tej runy nic nie będzie. Nie mogę wystarczająco dużo oponentów tam nagromadzić, więc... No, nic nie będzie. Chociaż jest kolejny szkielet, to mogę jeszcze popróbować. O ile nie wyblaknie znowu do tego czasu. O, dobra. Teraz to mam farta po części. Bo się nie mylę, on wzywa też kolejnych. No, ale niestety go dobiłem. O, ale nie zmienił to faktu, że się udało. Czarna stopa zwiększa szybkość ruchu i... Zastanowni kosztem... Utraty możliwości wykonywania uskoku? Czyli jak to użyję, to nie będę mógł unikać, ale będę szybciej się ruszał. I będę miał większą szansę na unik, więc cóż. Jako, że tak czy siak Kevinem wątpię bym dał radę. Można spróbować. Przekaz, to jest jakieś wydarzenie? Tak, jakieś wydarzenie. Their quest proceeded, the more dangers they were to face. Even the dead had no claim to peace anymore. Też powiem szczerze, chyba złą decyzję podjąłem grając z Kevinem. Może ta cała rezygnacja z uników byłaby lepsza dla... Lindy? Chyba tak się nazywała, czy coś? Nieważne. No ogólnie wiecie, ta uczniczka cała byłaby dużo lepszym chyba wyborem na taką postać niż to, co mam obecnie. Dobra, 51 zdrowia, poziom, nie wiem który, ale niski i piętro numer 2 z 3, jak na tą krainę. Zobaczymy zaraz, jak to będzie. Nie ukrywam, tak dotarłem dalej niż... No właśnie, niż myślałem, że dotrę. Więc jestem i tak z siebie bardzo dumny. Dobra, spokojnie. I oczywiście spotkałem jego, zapomniałem, że nie mogę unikać. Tyle. Wow. Mam i tak 32 minuty, a to dopiero drugie podejście. Dobra. Zarobiłem trochę i tak jest moim zdaniem nawet dobrze. Kolejna scenka oczywiście. As the conversation turned to the progress of the corruption, Mary was curious to know which village had been attacked this time. Czyżby? Czyżby to się stało, czy jeszcze nie? That worry gave way to panic when Lucy entered. All slaughtered. Maybe something had infected them. The corruption was on their doorstep now. Smutna sprawa. Jej, niestety to nie jest to, na co liczyłem. Ale też nie można się spodziewać, że lada moment będą coraz co kolejniejsze postacie się odblokowywać. Dobra, to jeszcze ostatnie właśnie sekwencje tego typu. Goblin bandits had been preying on Anaya Dyer's pilgrims with unprecedented cruelty. Removing the evil would help those who had taken refuge in the caves. Ben had heard that the goblin siblings' lair was somewhere in the lost trenches. Bergsons had to deal with those two as soon as they could. No ja się oczywiście tym zajmę jak najprędzej, nie ukrywam. Ale to już będzie w kolejnym odcinku, jeśli już. A na obecny moment, lepszym jeszcze tylko po raz ostatni obrażenia. I jeśli mi starczy, to może w końcu nie. Dobra, nie stać mnie, co trudno. I cóż, mam nadzieję, że wam się podobało, bądź co bądź to wszystko. Mimo, że było solo i... No druga wyprawa nie była aż tak udana jak pierwsza. Ja naprawdę powiem szczerze, dobrze się bawiłem. Mimo tego, że gram solo. Bo szczerze, może liczyć na więcej odcinków solo z Chidden w Mortabek widzę. Gra jest dużo przyjemniejsza, jak się gra oczywiście w koopie, ale no nie ukrywajmy, granie z siostrą bywa czasami może nie tyle co frustrujące, co niekoniecznie aż tak progresywne, jakby się chciało. Nie mówię, że tego nie lubię, gdybym nie chciał, to bym nie grał z nią, wiecie.
Ale no, możecie liczyć na to, że odcinków będzie więcej i będą albo solo, albo z siostrą. Zależy się od tego, jak uda mi się wszystko skonfigurować, a na obecny moment to już tyle, więc trzymajcie się. Hej, hej.